kiedyś coś tam próbowałam, chyba tak sobie przypominam. Ja jestem taki malutki, słuchajcie, że się chyba wszyscy zmiany. Mam nadzieję, że jak pójdziecie na spacer z mamusią czy z tatusiem do parku i będziecie chodzić niedaleko fontanny albo przy placu zabawki, jak tam sobie będę też chodziła i podziwiała, jak pachną już może nie majowe, ale czerwcowe akacje i jaśniny, to mam nadzieję, że też mnie poznacie, a ja was poznam na pewno, na pewno, na pewno. Jak to również Biedronki, świat to owady, świat to drzewa, a świat to też nawet ten majowy deszcz, który wcale nas nie smuci, ponieważ wszystkie teraz drzewa w lesie chcą pić wody. Wszystkie roślinki, które się rozwijają w maju, proszą i wołają o ten cudowny napój, jakim jest deszcz. Więc się nie martwcie, jak trzeba wychodzić z parasolami i kiedy pada deszcz, bo światu ten deszcz i ta woda jest potrzebna. I potem, dzięki temu, że jest słońce i że jest deszcz, kwitną pięknie bzy i akacje niedługo będą kwitły. Kiedyś poeta, którego wszyscy na pewno dorośli znają, Konstanty Ildefons Gałczyński, pisał tak pięknie i o akacjach, i o jaśminach, i o nocy czerwcowej. Ale zanim zaczniecie czytać te na polanę, wyszedł jeleń, piękny i przystojny pan, i przechadzał się przez zieleń wśród powabnych, ślicznych łań. Teraz niczym książę z bajki będzie szukał swej wybranki. A teraz pokażę wam, jak pan Piotr Olszówka namalował jelenia. Tak sobie wyobraziłam jelenia samotnego i smutnego, który bardzo chciałby się zakochać. Ja doskonale wiem, bo była takie zdolne dzieci z różnym przedszkolu. Raz usłyszałyście, wiesz, już wiecie, jak jest na końcu. Teraz bardzo lubię ten wiersz, bo jest najkrótszy na świecie. Jest to wiersz Ogieta Persz. Kto z was widział u babci, prababci czy u pradziadka na strychu nietoperza i się bardzo wystraszył? Ja też. A dawno temu u mnie w domu, bardzo dawno temu wyleciał nietoperz. Kochany, nietoperz jest niestraszny, ale niektórzy się go boją. Łóżko, idzie lasem, czerwone jabłuszko, idzie dalej, mija drzewa, słucha ptaka, który śpiewa. Chwila, coś mi nie pasuje. Jako tak się zachowuje? Ach, to jeż, co mieszka w lesie, na igiełkach jabłko niesie. No sobie wyobraźcie, idziemy lasem, a jabłuszko sobie idzie, idzie, idzie. I idzie nasz dziadziuś albo tatuś z koszykiem grzybów. Patrzy, jak to? Jabłko ma nóżki, jabłko się przemieszcza, a to sprytne jabłuszko, albo sprytny jeż. Skoczył sobie na igiełki i sobie idzie, spaceruje po lesie. Czytać? Mam nadzieję, że wam się też podoba. Mi się podoba. Mi też. Gęś. A może spróbujemy razem. Gęś dębaka w piórkach zała w lustrze wody się przejrzała. Młoda, która idzie do ślubu, a byliście na pewno na ślubach wesela. Ja byłam. Jeszcze powrócę. I jeszcze chcę wam pokazać taką biedną. Nie, najpierw pokażę wam jeszcze ożarnię. Czy mogę, pani Emilko? Nie chcę dzieci zanudzić, ale chcę pokazać, że w wierszach jest bardzo dużo ciekawych malutkich opowieści. I trzeba umieć czytać poezję, bo to jest naprawdę ciekawe. Chlub do głowy.
W zieleni cała, taka duża i mała. Żaba ma zieloną szyję w błocie, jest cała skąpana w kłopocie.